Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Beholder. Jak widzicie, trochę się pozmieniało, trochę, nie? Dobra, co się zmieniło? Poza tym, że mam tutaj pełne okamerowanie i tak dalej, no i mam trochę autorytetu więcej. No i te rzeczy na sprzedaż. Uwaga, co się stało? Dość gruba akcja, bo... cofnąłem się i to dość mocno, jeśli chodzi o fabułę, ponieważ ja tu mam na razie tutaj przynieść radio. Właśnie, czekaj, panie Dziaszku, masz radio? Masz ty może radio? Już muszę z tym poczekać do kolejnej wizyty. Masz, no to proszę. I jestem prawie bez kasy. No ale to tam się zgarnie. O, Patryk. Siema. Dajmy mu te bilety. Daj bilety. Patryk, nie dam ci pieniędzy. Dlaczego? Nie, ja widzisz mnie, nie chcesz, żebym zginął w tych kopalniach? Nie krzycz. Nie mam pieniędzy. Zamiast tego dam ci bilety. To bezterminowe bilety na podróż statkiem. Możecie płynąć, kiedy tylko zechcecie. Tylko od was zależy, czy zejdziecie na ląd w obcym kraju. Może jak odpoczniesz za granicą miesiąc czy dwa, to zmienisz zdanie i wrócisz do domu. Dziękuję, tato. Będę ci za to dozgodnie wdzięczny. Hurra! No i proszę bardzo. Trochę autorytetu wpadło, quest skończony i, co za tym idzie, syn jest też bezpieczny. Ponieważ, uwaga, co się okazało? Poza nagraniem sprawdziłem sobie tą opcję, żeby jednak dać kasę jemu. Pojechał, ale chwilę później dostałem od niego informację, że w kraju, do którego się wybrał, krótko mówiąc, jest chowaju. No i chcę, żebyśmy go stamtąd zabrali. Właśnie, tej gwizdkowej miałem, kurde, wynająć. Miałem gwizdkowi wynająć ten apartament, mieszkanie. Jezu, nie no, rozpierdoli mnie ta głośność. Głośność dźwięku muszę ustawić na 10, no bo to jest normalnie jakiś żart. Dobra, otwiera i montujemy, póki mamy czas. Dobra, montuj. Jeszcze tak kupię te trzy kamery. No, montuj. Dobra, zaraz tu wejdzie. Więc niewiele czasu mi zostało. I w sumie już nic nie zostało, no bo niewiele z tym zrobię. Pogadam? Nie pogadam. Dobra, gość się widzę wprowadza i koniec. W ogóle tego gościa, tego całego ranka też próbowałem stąd zaraportić. A dobra, to robiłem z wami, to akurat wiecie. On jest objęty jakąś ochroną państwową, więc niestety bądź nie jesteśmy trochę ujebani z tym, żeby się go pozbyć. Zobaczmy tutaj, nowa wiadomość. Jestem na miejscu. Pomysł z biletami świetnie się sprawdził. To jest istny raj. Mają nawet ananasy. Przyjeżdżajcie, pomogę wam. Wasz niedoszły górnik. Tato, tu nie ma kolejek. No, dostaliśmy od niego telegram, mimo już jeszcze stał tutaj na tym. No, ale już widać po prostu, że jest... że jest gruba różnica, jeśli o to chodzi. Dobra, jakie mam teraz questy? Rogi i kopyta, czyli to jest to z gwizdkiem. No a poza tym to muszę dać żonce ten cały odbiornik. No i poza tym niewiele się dzieje. Okej, ta żonka jest tutaj. Gwizdek akurat wychodzi, to domontujemy te dwie kamery i obadamy mu mieszkanie. Trzymaj radio. Kupiłem już radio, przestań słyszeć mi głowę, Anno. Proszę o to ono. Dziękuję. Podając rozdzielczości 81,6 nadają bajki dla dzieci. Robi się nam od nich smutno, ale i tak zamierzamy ich słuchać. Aha. Dobra, gwizdka, tylko jeszcze trzeba odznaczyć, bo tutaj, tak, bo to już z nim przegadałem. Po prostu przeteguję wszystkie te... Przeteguję po prostu wszystkie te opcje, które już z tego dałem, czyli te... I ten... I teraz, czego chcesz? Potrzebuje pan czegoś? Potrzebuję pana pomocy. Muszę A dobra, okej, okay, to już... Też znamy. Proszę bardzo, krawat zielony. Trzymaj.
Akurat to mi się pokryło, no bo kupiłem ten krawat jeszcze jak był po promocji, więc zwrócił mi się. Czemu ja... Nie to otwieraj. Tutaj co mam na ranków? Aha, dobra, mam ewentualnie jeszcze do zaszantażowania panią ranek. No ale to za momencik. Okej. Ostatnia kamerka w tym mieszkaniu. No i proszę bardzo. No i teraz lecimy od końca. Obadamy sobie całe to mieszkanie. Okej, tutaj tytoń. Tutaj klucz i książka. Przy radiu co masz schowane? Hantle i turecki tygiel do kawy. Tutaj grzebień. Tutaj piłka nożna. Okej. Dobra, przy fotelu co takiego? Wędka. Co, portmonetka? Portmonetka trochę bardziej dla kobiet chyba jest rzecz, tak mi się wydaje. Ręcznik, hełm ochronny. No i ostatnia rzecz do badania, czyli telewizor. I tutaj mamy co? Nic szczególnego. No to zostawimy sobie tutaj tak bardzo ładnie, pyk, płytę winylową, zabierzemy dla siebie. No i to tyle. I teraz lecimy tutaj poszantażować ludzi. Dobra, dla Wywolwo ogarnąłem questa, dla... Czyli jednocześnie ogarnąć questa od tego, od... jak on się nazywał? Od Dantona. Więc teraz po prostu czekamy głównie na rozwój akcji, nie? No ale zanim przyspieszymy czas, bo to muszę zrobić najlepiej, żeby zobaczyć, co się stanie. No to poszantażujemy sobie ludzi, czyli tak. To jest ciekawe, nie mogę raportu napisać na ranka, ale mogę go szantażować o to, że czytał książkę. Dziwne, no ale da się. Dobra, tu już to nowa wiadomość, odzwoni telefon, to za chwilę ogarniemy. Najpierw muszę zobaczyć tutaj. 60-52 z 12 pod trójką pani Rosa Ranek. Okej. Na ranka coś mamy. No, na niego sporo mi się udało zabrać, więc jedziemy dalej. 60-52 z 12 pod trójką ranek, cyk, cyk. Teraz te pierwsze dyrektywy, czyli jabłko, to jest 60-30, nie 60, 60-39. 60-39 z pierwszego, trójka, Marek Ranek, lokatorzy. A, to był Wolvo, dobra. To... A nie, bo ja jego nie wypierdoliłem, on sam się wyniósł, więc nie ma czego sprawdzić, więc dobra. Tu. I teraz najnowsza dyrektywa, czyli właśnie ta z solą, to jest 60-56 z 14, trójeczka, ranek, cyk. No i jeśli dobrze pójdzie, to powinien mieć teraz jakieś 5000 chyba. Ej Boże, 4000 na plusie powinien być teraz. Odbierz telefon, prywatna rozmowa. Dobry wieczór, Karl. Tu George Danton. Jeśli te głosy mam teraz inne, przepraszam, ale totalnie nie pamiętam, jakie głosy komu dawałem. Skąd ma pan mój numer? Nasza organizacja ma przyjaciół w wielu miejscach. Nie chcę słyszeć ani słowa więcej, póki nie dowiem się, o jakiej organizacji mowa. Mam rodzinę, muszę wiedzieć, w co próbujecie mnie wciągnąć. Próbujemy sprawić, aby świat stał się lepszym miejscem. Niestety zaś obecnym rządem to niemożliwe. A jak sam wiesz, nasz rząd nie zamierza poddać się do dymisji. Jak nazywa się wasza organizacja? Związek Zarozumiałych Rewolucjonistów? Nowe jutro. Skąd ten sarkazm, Karl? Przecież możemy zostać przyjaciółmi. Możesz zarobić u nas pieniądze, których tak desperacko potrzebujesz dla swojej rodziny. A co jeśli odrzucę tę propozycję i powiadomię o wszystkim moje szefostwo?
Obawiam się, że twoja odmowa może poskutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami dla ciebie i dla mnie. Powtarzam, mamy przyjaciół wszędzie. Wiedziałem, że ta gadka o lepszym jutrze ma jakieś drugie dno. Nie da się zrobić jajecznicy bez rozbijania jaj. Masz dzieci. Więc wiesz, czym jest poświęcenie się dla dobra przyszłych pokoleń. Tylko, że wy chcecie poświęcić kogoś innego. Na przykład mnie. Niekoniecznie. Od ciebie wymagamy tylko zgody i gotowości do pomocy naszemu ruchowi. Widzę, że tak naprawdę nie mam żadnego wyboru. Czego ode mnie chcecie? Znajdź w swoim wspaniałym budynku mieszkanie dla naszego wiernego towarzysza. Nazywa się Anton Grubitz. Zatrzyma się u ciebie na mniej więcej tydzień. Zapytaj o nagrodę. Powiedzmy, że się zgodzę. Ile mi zapłacicie? 3000. I to będzie zaledwie początek naszej współpracy. Kim jest ten cały Grubitz? Anton jest bardzo ważny dla naszej organizacji. To specjalista do druku. Przygotuje ulotki krytykujące obecny rząd. Będziemy ci bardzo wdzięczni, jeśli go ukryjesz. Niedługo planujemy organizację strajku w fabryce. I potrzebujemy tych ulotek. Bez nich strajk się nie powiedzie. Skoro nie zamierzacie zmuszać mnie do pomocy ruchowi rewolucyjnemu, to powiedz, jakie jest wasze spojrzenie na nasz kraj, żebym wiedział, w co się pakuje. A co tu opowiadać? Przecież znasz to wszystko z własnego doświadczenia. Totalna kontrola nad obywatelami, niedorzeczne zakazy, brak wolności słowa i co w zamian? Kartki na odzież, żywność, mydło. Nocami ludzie drżą, słysząc nawet najmniejszy szelest. Boją się, że ktoś przyjdzie i ich aresztuje. A donosy pisane przez członków rodziny swoich najbliższych? Według ciebie to normalne? A twoja praca, Karl? W jakim normalnym społeczeństwie uznano by ją za coś dopuszczalnego? Wykonuję pracę, którą mi przydzielono. Nie mam innego wyboru. Zawsze jest jakiś wybór, Karl. Więc pomóż nam. Nasze dzieci będą żyły w kraju, w którym nie trafią do więzienia za poglądy. Dobra, zgódźmy się. Wygląda na to, że nie mam wyjścia. Anton Grubitz. Zobaczę, co da się zrobić. Świetnie, bądź ostrożny. Okej, no mamy kolejnego questa. Czyli właśnie... prośba do Antona, żeby żeby mieszkanie ogarnąć dla ziomka. Dobra, biegnij tutaj, zobaczmy, jak to wygląda. Okej, tutaj z jednego szantażu do ranka widzę, już idzie kasa. Nie wiem tylko z którego. No ale poczekamy, aż ogarnie wszystkie, no i wtedy będziemy to mieli tutaj. Tutaj to jest ciągle to samo. Zakłócenie porządku. Kilkoro nieznanych ubranych na biało osób dostało się na teren uniwersytetu i groźbami zmusiło profesora Mirosława Pepera do zapisania na tablicy uwłaszczającego oświadczenia. Po incydencie profesor zrezygnował z pracy na uczelni i trafił do szpitala. Podczas próby ujęcia sprawców zginęło 11 osób. I głos prawdy. Profesor Pepper, znany z przyjmowania łapówek i wielu innych odrażających czynów, wreszcie zrobił coś godnego pochwały. Przyznał, że szkodził edukacji zamiast ją rozwijać. Precz z ludźmi wysyłającymi studentów zadających niewygodne pytania na front. Co robili lekarze na uniwersytecie? No, zakładam, że to jakaś... Boże, nie dywersja, jakiś kamuflaż to miał być pewnie. Dobra, zobaczmy. Tak, tutaj poczeka... Czy nie, w sumie nie tutaj. Właśnie, dla odmiany. Dajmy mu tutaj szóstkę, bo szóstki nie mam jeszcze okamerowanej. Tutaj ciągle czekamy na odpowiedź, no to sobie poczekamy. Ciągle w gwizdkę muszę zategować. Zobaczmy. A, proszę! Więcej ludzi mamy. Okej. Okay. Grubitz. Dobra, 4 osoby. Dobra, za niedługo rankowie też się stąd wyniosą, z tego co pamiętam, więc... to jest też spoko... akurat rzecz. Dobra, jeszcze szybko sprofilujmy tych, co mamy do profilowania. Póki o tym pamiętam i też póki rankowie są właśnie... O! Akurat chyba spadają, więc trzeba szybko chociaż to obtegować. Mieszka z Rosą, jest pracownikiem archiwum. Ranek mieszka pod Trójką. Dobra. Proszę bardzo. Najlepsze jest to, że aktualnie przez to, że właśnie nie załatwiłem niczego... A nie, dobra, okej, jednak nie. Jednak tutaj nic się nie dzieje. No ale wolałem dla pewności to ogarnąć. O, i cyk, proszę bardzo, kolejny szantażek.
Dobra, minął też kolejny dzień, czyli będę mógł za kolejną rzecz go zaszantażować. Tak już go mamy szantażować, to mu... A, bo dobra, w sumie. Walimy to od razu, póki gość jest, jeszcze jest w mieszkaniu. Gwizdek, to najpierw to. Tak. Tutaj, to będzie o, to będzie tutaj. 60-46 z 6 mieszka pod 5. Pan Gwizdek. I czytanie książek to jest 65. W ogóle tyle razy już zaszantażowałem ludzi o tę dyrektywę, a nie potrafię ciągle spamiętać tego numeru. 60-52 z 12. Cyk. Proszę bardzo. I teraz, nie, raport, profil. Gwizdek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ładnie kasa wpadnie. To jest facet. Mieszka pod 5. Jest tokarzem i mieszka sam. Proszę bardzo. No i teraz bardzo ładnie kasa wpada. Jak to wygląda z rankiem? Wszystkie trzy, okej. Okay. No to bardzo ładnie. To mi się akurat podoba, no bo nie byłem pewny, czy już go nie szantażowałem poza nagraniem, ale na szczęście nie musiałem tego robić. Dobra, zagadajmy jeszcze Gwizdka o to, co tam chce od nas. Zapytaj, czego chce. Potrzebuje pan czegoś? Potrzebuję pańskiej rady. Momentik w głowie. Odebrałem ci pieniądze i nie wiem, co powinienem z nim zrobić. Proszę mi doradzić, na co powinienem wydać te pieniądze? W rozwój gospodarstw owocowo-jagodowych, rozwój hodowli bydła, inwestycja w obcą walutę, konto oszczędności w banku, pomoc rodzinie. No mam wrogi kopyta, ale to chyba podchodzi pod hodowlę bydła, tak myślę, nie? Bo tam oni coś gadali wcześniej przez telefon, że to było ten... Jeżeli tam części bydła przerabiają na galaretkę, czy coś tam, to chyba to będzie to? Nie muszę panu mówić, że mamy w kraju kryzys żywnościowy. Jestem przekonany, że inwestycja w produkcję żywności przyniesie duże zyski. Tak, to jest to. Podobno zakład Rogi i Kopyta planuje wdrożenie bezodpadowej linii produkcyjnej. Mięso będzie sprzedawane, a cała reszta pójdzie w galaretę. W galaretę? Tak, chcą, ażeby galareta stała się naszym daniem narodowym. Jest pan pewny, że to dobry pomysł? Aj, patrzcie, wymagane 500 autorytetów, żeby potwierdzić. To bardzo dobrze, że jeszcze tego nie wydałem na kamerę. Mam kamerę chyba wystarczająco na to mieszkanie. Oczywiście, galareta z pewnością stanie się kiedyś naszym daniem narodowym. No dobra, gościu przekonany. Wabank. Gwizdek nie wie, co zrobić z kasą, prosił o radę. No to ogarnięte, tutaj to przy okazji też. No i chyba już od razu mi wpadła ta kasa właśnie z tego, także bueno. Ty, jak on się teraz stąd wyniesie, to będzie zajebiście, nie? Bo sobie przeoszczędzę sobie trochę na mieszkaniu. Dobra. Czy ja mam kogoś do profilowania? Muszę zobaczyć. Ją ogarnąłem. Czy on razem sprawdziłem? Nie wiem. Ten, kurde, na szpaka, ile ja mam, kurde, dowodów do szantażu. O, bardzo ładnie ktoś się wynosi, no to przykry remoncik. Jeszcze tu jest, ale chuj, remont jest przeprowadzany. Dobra, to w takim razie Grubica damy do tego już okamerowanego mieszkanka. Tutaj możemy, tam mamy co, Rotar, ta i Rowena. Dłuższy pobyt. Ciche miejsce. Na okres do poboru. Nie pracuje. Bibliotekarka, operatorka taśmy. Dobra, to Rowena niech pójdzie do 5. A tutaj niech pójdzie... Może ten. Dobra, zaraz tam odbiorę. Tylko teraz szybko wchodzimy. Ile mam kamer przy sobie? 0. Dobra, kupuję 2. I tak, jedną dajemy zaraz tutaj na wejście. No, Grubic bardzo ładnie jest już w totalnie okamerowanym mieszkanku, więc to mi najbardziej jest na plus. Teraz tutaj jeszcze walniemy sobie kamerkę. Kurde, nie zdążyłem! A! Co pan robi? Przepraszam, już znikam. Niech się pan sam wynosi! Kurde, ale minimalnie mi brakło, żeby kurde zdążyć.
Dobra, żonka nic nie chce, to jest ogarnięte. Chciałem coś, co chcę sprzedać. Niekoniecznie. Aczkolwiek tutaj mogę sobie to tak ogarnąć. Prywatna rozmowa. Dziękuję, Karl. Wyślę pieniądze na twoje konto. Pomóż proszę towarzyszowi Grubicowi. Jego praca jest bardzo ważna. Pomagaj mu, ale również go szpieguj. Rozumiesz, o czym mówię? Teraz pytanie, czy to w sumie... Nie, dobra, no... Raczej to nie będzie takie, wiecie, że pokryją mu powiedziane. Nie mam pojęcia. Tylko to dosłownie po prostu będziemy jak idiota brzmieli, więc dajmy, że tak, kumam. Kumam. Nigdy w ciebie nie wątpiłem. Zadzwonił za kilka dni, żeby zapytać, jak ci idzie. No i ładnie, 3000 wpadło. Podejrzany. Śledź Grubica. Okej, czyli... No i pyk. Jak milusio. Punkcik do tego. Dobra, póki ten wychodzi, to obadajmy najpierw jego mieszkanie. Oj, cyk, proszę bardzo, Rowena pali. Kurde, pierwszy... Chyba jeszcze nigdy nie widziałem, żeby kobieta paliła swajki. Ogólnie, żeby paliła szlugi i tak dalej? Jak najbardziej. Ale żeby paliła taką fajkę zwykłą, to jeszcze nigdy. Okej, tutaj nic ciekawego. Tutaj. Muszę kontrolować właśnie, gdzie on stoi. Przy stoliku pusto. Przy telewizorze. Trochę więcej. Nóż. Skrzypce. No i tyle z rzeczy interesujących. Okej, to ktoś tam z nim chyba gada, więc dobra, na razie mam otwartą... Boże, otwartą. Na razie mam... otwarte pole do manewru. To jest słowo, którego chciałem użyć. Słowa właściwie. Posiada Mołotowa. No to nieciekawie. Dobra, on idzie spać. Tego nie ogarnę. Dobra, to idziemy tutaj. W takim razie. Okej, gdzie jest ta Rowena cała? Tu, kurde, jak na złość też idzie spać. On coś idzie napisać, ale też idzie do siebie. Jasny win. Dobra, no to poszantażuję sobie w takim razie naszego ziomeczka, pana Szpaka. Jak już to na niego wszystko mu to podłożyłem, no to szkoda aż tego kurde nie wykorzystać. I teraz tak, szybki test ode mnie był. Mamy tutaj dwa jabłka. Niestety, jabłko liczy się jako jeden dowód, czyli jeśli mam takie jabłko, na przykład zielone, i ja to go szantażuję, no to o drugie już nie mogę go oszantażować, bo to jest ta sama dyrektywa, nie? Ale mogę za to, wiadomo, mieć już to przygotowane w razie, gdybym chciał sobie go zaraportować i go sąd wydupcyć. I dopóki nie będę miał pewności, że wszystko dla córki jest ogarnięte, no to będę go tu trzymał. Jak będzie wszystko ogarnięte, no to adios, panie lekarzu, bo już pana nie będę potrzebował. Więc zaczniemy sobie od tego jabłka. Właśnie, czekajcie, których jabłek ja mam w ogóle więcej? Akurat tych zielonych, czyli nie, czyli za czerwonego sobie ogarniemy. O, czerwone. Dobra, i to było z pierwszego. 39, to akurat jest łatwo zapamiętać. Dwójka. Szpak. Cyk. Kolejny szantaż. Tym razem o płytę. Tutaj było z szóstego chyba 50... Nie, to było 46. Szybki czek, zobaczmy. 46? Tak, dobra, czyli coraz lepiej mi idzie. Nie, pod jedynką, pod dwójką. Cyk. I jeansy. Jeansy to były gdzieś wcześniej, ale chyba nie aż tak. To był chyba z 5 i 45, jeśli się nie mylę. I tak też jest w istocie. No i cyk, kolejne 3000. Dworze i cyk! Dowód na pana Grubica. Bardzo ładnie. To od razu do szantażu pan pójdziesz. Oj, proszę bardzo. Ktoś się z trójki wyniósł. A, rankowie? Tak, rankowie się wynoszą. No to świetnie. Szybki remont i kolejną osobę tutaj od razu wprowadzamy. Czyli naszą Małgorzatę Zabert. No i pięknie. Dobra, Grubic. Cyk. 52. Z 12 mieszka pod czwórką pan Grubic. Do pewności pod czwórką. No i cyk.
No i proszę bardzo, kolejne pieniądze w buforze, powiedzmy, są, nie? No i pan Grubic leci i cyk, pan Szpak się zaś podłożył. Otóż go nie zaszantażuję niestety, ale mam dodatkowe po pierwsze punkt autorytetu, po drugie mam kolejną opcję, dzięki której mogę go szantażować. I w sumie de facto szantaż oparty na materiale wideo jest w sumie lepszy, no bo wiadomo. Dowód taki o, na przykład jabłko czy coś, to muszę podłożyć wcześniej. A jeśli mam na przykład coś nagrane na kamerce, no to walę od razu raport i nie szukają po mieszkaniu tych wszystkich rzeczy, tylko od razu gościa zabierają, nie? I to jest lepsze tak naprawdę. Zegarek kieszonkowy, co najmniej 50 lat. No nieźle. No i jeszcze tutaj mamy jakieś takie, o, okularki i zegarek, czyli pierdoły, mówiąc krótko. Okej, okay, zobaczmy, okamerujmy po prostu. Tutaj. Te dwie. Szkoda, że nie mamy więcej kamer, no ale trudno. No, zdążyłem, kurde. To było szybkie. Dobra, zobaczmy, czy jest tutaj? Nie ma, okej, czyli ta jest w pracy, no to jest akurat zajebiste. Możemy obadać te dwa mieszkania teraz. No i zobaczmy, tutaj pierdoły. Tutaj aparat fotograficzny. W fotelu co jest schowane? Klisza, no to akurat się kombi a propos tego, że koleżanka ma tą. Występuje, widzę. Ma fajkę. Znaczy może ma... Jezu, fajkę. Ma aparat, o to mi chodziło. Muszę tą Dorę dopytać jeszcze o jedną sprawę, bo ona też ma coś za autorytet, co mogę ogarnąć, tylko właśnie... Musiałbym sobie przeoszczędzić nawet ten autorytet. Znaczy, w sumie to już chyba teraz powinno być mi stać, bo tam z tego co pamiętam było chyba 300 autorytetu. Bang, bang, bagarang! Cyk, kolejny przedmiot, który mogę mieć do szantażu. Dziękować. I od razu mam to do niej jeszcze na szantaż, także bueno. Okej, okay, tutaj pierdoły. Dobra, gdzie idzie Grubic? To bym chciał zobaczyć, bo ta idzie pewnie do siebie, więc musimy stąd spadać. Zobaczmy, ile tu mamy hajsu. Tak, idzie do siebie niestety. Kurwa, 10 tysięcy! Z samych szantażów. Essa! Oj, pik! Kolejny dowód! Tworzenie plakatów propagandowych. To było też jeden z tych pierwszych dyrektyw. To od razu pójdzie szantażek na ziomeczka. Nowa wiadomość. Zobaczymy zaraz, co to będzie konkretnie. Cyk, cyk, cyk. I to było... Muszę sprawdzić, które to było właśnie, bo to było któryś z pierwszych. To jest z... Też z pierwszego, ale to jest 38. 38 z pierwszego. Na czwórkę, do Grubica i kolejny tysiaczek do kieszonki. Także bueno. Tutaj jest spokój. Okej, okay, ta tutaj będzie gadała teraz. To możemy obadać w jej mieszkanie pod trójką. Może akurat coś fajnego będzie. Chociaż wiadomo, mieszkanie lepiej badać za dnia, kiedy ci wszyscy ludzie są w pracy. No, ale trzeba wykorzystywać każdą różną sytuację. Okej, okay, daj już chcę dzwonić, ale porusza się w miarę wolno, więc może znaczy coś więcej znaleźć. Tutaj pierdoła. Dobra, myślę, że maksymalnie te dwie rzeczy jeszcze i będzie dobrze. Magazyn poświęcony ogrodnictwu, puste flaszki. No, ona to będzie tutaj wychodzić ładnie? Niestety tak. Dobra, szybko, szybko. Kurde, nie zdążyłem. Dobra, szybciej. Przepraszam, już wychodzę. Dobra. Dobra, zobaczmy tutaj w takim razie. Co mamy w wiadomościach? W związku z niedawnymi zajściami na uniwersytecie został on zamknięty decyzją Ministerstwa Porządku. Wszyscy pracownicy zostali zwolnieni, część studentów wysłano do obozów pracy, a reszta do walki na froncie. Towarzysze, ta odrażająca decyzja przepełnia nas wielkim smutkiem. Dobrze, że mam tak głupki, nie chciało się uczyć, to na front. No, Karol, to nie do końca tak działa. Grubic, kurde, cały czas tylko w tym siedzi, w mieszkaniu, czy tylko, no głównie siedzi w swoim mieszkaniu. No ale pracuje, więc to jest tak plus dla mnie, że jak pójdzie do roboty, to się będę mógł go wtedy pozbyć, nie?
Znaczy, może jego. Nie, że jego się będę mógł pozbyć, tylko będę się mógł jakby ten... Będę mógł go obadać wtedy, nie? Może nie jego, tylko jego mieszkanie. Ale raczej skumaliście, o co chodzi. Okej, Grubic, na niego jeszcze nic nie mam. Na nią mam dwie rzeczy, ale z tym czekamy. Dlatego mam dwa dowody, ale mogę wykorzystać je tylko do raportowania go. Dobra, tego mamy całego badanego, więc profilujemy. Dostaniemy za niego chyba około 600, jak tak mi się wydaje. No, lekko ponad. Ziomek mieszka sam, nie pracuje, mieszka pod szóstką i jest to Andrzej Rotar. Dałem, że mieszka sam. Wyślij. Kolejny profil. I to będzie profil... Dobra, tej nie. Ta jest obadana, ten jest obadany. Ta jeszcze nie jest wystarczająco obadana. I jeszcze ona. Fajka, pyk, pyk, pyk. To samo. Ona jest operatorką. Jest też kobietą. Mieszka sama pod piątką. Jest to pani Rowena Petrak. Czemu się tu mieszkanie samotnie nie chce zahaczyć czasami? Czy to jest irytujące? No i 25 tysiąca ponad. Dobra, ten jest u siebie. O, ale ta wyszła. Dobra, to dokończymy badanie tego jeszcze mieszkania. 30, ponad 3 minuty już na nagraniu. Także spoko. O, ten chce czytać. No to bardzo ładnie dostaje od niego kolejne punkty, jeśli chodzi o autorytet. Cyk! Kolejna opcja do szantażu. Thank you very much, ziomeczku. Okej, tutaj książka kucharska jeszcze. No i ostatnia kamera, jaka jest mi w ogóle potrzebna. Bo dzięki temu będę miał całe w ogóle... Będę to wszystko na kamerach, nie? Paszport, książka, okularki, szaszki. Jezu, ja bym chciał zagrać z kimś w szachy, nie? W sensie z kimś innym niż brat, z którym... Albo kurde, z którym albo ja go ogrywam, albo on mnie ogrywa. I są niestety dość krótkie te potyczki wtedy. A nie powiem, trochę mnie irytuje wtedy, jak to jest takie krótkie. Cyk, kolejny dowód. Ale wiadomo, dowód raz ogarnięty nie daje więcej autorytetu. Szkoda, no ale za łatwo by było, nie? No i szafa jest pusta. Dobra, jest ogarnięta. Tego mogę ewentualnie stąd wywalić, nie? Jakbym już coś potrzebował. Ale wiadomo, jeszcze sobie z niego wyciągniemy troszeczkę pieniążków. I teraz ona. Szantaż jeszcze nie. Ty w sumie właśnie mogę już szantaż. A dobrze, dobra, nie. Jak już będę był szantaże, to poza nagraniem walnę sobie od razu kilka szantaży. Dobra, czy nie chcecie oglądać, jak tutaj cały czas tylko siedzę, czekam i aż czas mija. Choć nie powiem, troszeczkę sobie pomagam akurat w tym przypadku. Mówiłem tak, że będę bez trener przychodził i tak, nie dodaję sobie ani kasy, ani autorytetu, ale daję sobie opcję, żeby kraść kilka rzeczy naraz, nie? Żeby właśnie o tyle sobie przyspieszyć po prostu te szantaże. I to jest jedyna rzecz, z jakiej korzystam, nie? Bo w jej przypadku... dobra, moment. Mieszka sama, to dokończę, bibliotekarka. Zauer mieszka pod trójką. Zaś się nie złapało to, że mieszka sama. Wyślij, przyjęto, tysiaczek do kieszeni. Uwaga, ja ją, tylko ją i jego mogę zaszantażować teraz o 1, 2, 3, 4, 5, 6 rzeczy. To jest 12 tysięcy. I to tak na łatwiutko totalnie. Do zgarnięcia. Jak jeszcze będę chciał się którejś osoby pozbyć, to mam jeszcze prościej. No to chyba akurat zostawiła ten. Tutaj. Kolejny telegram. Inwestycja w rogi i kopytę była wielkim błędem. Firma zbankrutowała, a ja straciłem wszystkie pieniądze. Mam za to teraz 2 tony galarety. Próbowałem ją sprzedać i wyrzucili mnie z fabryki za handel. Zrujnował mi pan życie. Chciałbym pana wypchać tą całą galaretą. Leo Gwizdek. Z drugiej strony nic nie ma. No. No przykro mi, panie kolego. Firma to raczej była taka, wiecie, firma taka... Kurde, no jak to się nazywało? O, proszę bardzo, znowu idzie czytać. A tak, na niego już mam ten dowód, więc nie mogę tego znowu zrobić. A kurde, Grubica mogę mu badać.
Ajajaj. Co tu jest? Dora. Jeszcze parę innych osób. No, jak na złość akurat Grubic przyszedł, no. Chociaż dobra, może będzie chciał iść nie do swojego mieszkania. No niestety chce iść do mieszkania. Projekty. Cyk ryba. Okej, okay, pamiętnik. Dobra, jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz mogę badać, myślę. List, paszport. No nie, nie zdążę już dalej. No, wychodź sam. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze telefon. To jest co? A, to jest... O, a nie, to z ministerstwa! Myślałem, że to będzie od tego. Od Dantona. Tu ministerstwo porządku. Anton Grubic, zdrajca ojczyzny, przez cały tydzień mieszkał pod waszym dachem. Choć jest naszym agentem rozpracowywującym ruch rewolucyjny, to zostaniecie ukarani za pobłażliwość. Waszym zadaniem jest obserwacja i raportowanie wszystkiego, co dzieje się w waszym budynku. Jeśli tego nie robicie, to znaczy, że jesteście zdrajcą lub że śpicie na posterunku. To niedopuszczalne. Zostaniecie ukarani grzywną. O kurwa. O kurwa. Proszę, proszę. Urzędnik państwowy. Dobra, ej, wait a fucking minute. Zakładając, żebym go chciał zareportować za właśnie te plakaty. Czy dostałbym to samo, co było u Ranka, że jest chroniony przez państwo? Czy dostałby, czy i nie dostałbym tego telefonu, czy byłoby coś innego? Nie wiem, ale ile mi tej grzywny nałożyło? Okej, nie ma widzę tego napisanego. Nie ma napisanego tego, kwoty, no ale dobra. Dobra, muszę przyjąć jakiegoś questa albo zacząć, żeby mi się zapisał progres, więc zagadamy sobie z Grubicem na koniec odcinka, no i zobaczymy, co takiego będzie. Dalej. Wybory. Podjęliśmy decyzję za ciebie, musisz tylko przynieść tę kartkę do centrali wyborczej. Wybory to farsa, ten świstek jest wart tyle, co kawałek zużytego papieru toaletowego. Okej, no to nie wiem, czy była akurat przemyślana Karla, no ale spoko. Dobra, zapukajmy do Grubica i zapiszmy sobie właśnie grę. Dobra, przyspieszmy to jego przyjście, bo już nie chcę mi się więcej czasu na niego marnować. Właśnie jeszcze przedstawienie się. Mam na imię Karl, jestem zarządcą budynku. Anton Grubic, miło pana poznać. Już dobra, nie wydaje się aż taki stary. Może taki głos. Anton Grubic, miło pana poznać. Dowiedziałem się od naszych wspólnych przyjaciół, że jest pan jednym z najlepszych specjalistów od druków w okolicy. Chyba mnie pan z kimś pomylił. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli wspólnych znajomych. Oczywiście, konspiracje w ogóle, nie chciałem pana niepokoić. Nie wiem, o czym pan mówi. Oj, za chwilę się przekonasz. Zlecenie, praca dla rządu, nowe jutro, zapytaj czego potrzebuję. Dobra, kolej na te wszystkie. Niech mi pan opowie o organizacji, do której pan wstąpił. Czym się zajmuje i jakie są jej cele? Co też pan bredzi? Nie ma żadnej organizacji. Mój główny cel to dobrze się odżywać i wyrabiać normę w pracy. I w realizacji tych celów właśnie mi pan przeszkadza. Okej, okay, no to, a to było logiczne, że nic nie powie. Pracuje pan dla rządu. Oczywiście, że pracuję dla rządu, tak jak każdy obywatel, który pracuje na rzecz pomyślności naszego wspaniałego kraju. Mam na myśli co innego. Oszukał pan Dantona i jego organizację. Co też pan mówi? Jestem tylko technikiem w drukarni. Nawet jeśli coś się tu dzieje, to nie powinno to pana interesować. A jeśli coś pan znalazł, to znaczy tylko, że sam pan to podrzucił. Niech mnie pan teraz zostawi w spokoju. Na czym polega pana zadanie? O czym pan mówi? Jestem tu tylko po przejazdem. Za kilka dni przenoszę się do budynku mieszkalnego klasy B. A ulotki, które ma pan wydrukować? A, o to chodzi. To niewielkie zlecenie, które postanowiłem zrealizować w domu. Może być pan spokojny. Nie będę zakłócał spokoju innym lokatorom. Okej, okay, czyli krótko mówiąc pierdoły. A czego potrzebujesz? No, potrzebuję kilku rzeczy, aby dokończyć zlecenie, które wziąłem do domu. Mam bardzo mało czasu, więc nie mogę nawet na chwilę opuścić mieszkania. Byłbym wdzięczny, gdyby przyniósł mi pan nożyczki i farbę. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, okay, mamy questa, mamy save'a, 36 godzin. Dobra, no ja sam nie mam tych rzeczy, aczkolwiek myślę, że na spokojnie będę mógł je skombinować. Czyli tak, skoro mamy questa i mamy save'a,
Dobra, zapiszę, żeby czas mi nie leciał. To tak, w kolejnym odcinku spróbujemy jeszcze obczaić, co tam Nora ma za problem, w cudzysłowie. Z tymi. Ma problem, jaki ma problem, bo cierpi na bezsenność, ale z jakiegoś tam powodu jestem właśnie ciekaw, o co z tym chodzi. Poczekamy, zobaczymy. Ode mnie w tym odcinku póki co będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Beholder. Cześć!